Cześć, tu Karolina Kaszubowska, doradca księgowego. Zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego odcinka z minicyklu na temat zmian w podatku VAT od 1 września. Czekam na Twój komentarz. Dzisiaj omówimy dwie nieduże zmiany. Pierwsza dotyczy naliczenia podatku, artykuł 103, ustęp 5a. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa tutaj poniżej, zaraz je wymienimy, podatnik jest zobowiązany bez wezwania naczelnika Urzędu Skarbowego do obliczenia i wpłacania kwot podatku na rachunek Urzędu Skarbowego właściwego w zakresie wpłat podatku akcyzowego i generalnie terminy są te same, czyli 5-dniowe. Chodzi o następujące towary akcyzowe. I zmiana polega na tym, że wcześniej mieliśmy załącznik numer 2 do ustawy o podatku akcyzowym, tam były wymienione te towary. W tej chwili mamy je wymienione w ustępie 5AA. No i są to wszelkiego rodzaju paliwa, oleje napędowe, oleje opałowe, różnego rodzaju benzyny, nafty, paliwa ciekłe i pozostałe towary, o których mowa w ustawie o podatku akcyzowym, ale w załączniku numer 1 do tej ustawy. Także jeżeli dotyczy Ci ten temat, to oczywiście należy zapoznać się z załącznikiem. Zmiana kosmetyczna wystąpiła w artykule 106a. Tam zastąpiono słowo zarejestrowanej, tak, transakcji za pomocą kasy fiskalnej na zaewidencjonowanie. Tak, ale to nie ma merytorycznego znaczenia. I zmiana w rozdziale 5. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Wcześniej w artykule 112b, ustępie 2, wcześniej była mowa o tym, że jeżeli po zakończeniu kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub też w trakcie kontroli celno-skarbowej, ale tylko tej kontroli celno-skarbowej, złożyliśmy korektę deklaracji, o której oczywiście poprawiliśmy to, co było źle, wpłaciliśmy zobowiązanie podatkowe albo zwróciliśmy nienależną kwotę zwrotu. Natomiast w przypadku, kiedy nie złożyliśmy w ogóle deklaracji, tak, bo to jest ten punkt 2, no to oczywiście złożyliśmy tę deklarację i wpłaciliśmy kwotę zobowiązania podatkowego, no to wysokość dodatkowego zobowiązania wynosiła 20%. Zmiana polega na tym, że wykreślono kontrolę skarbową, tak, trwającą kontrolę skarbową, i w związku z tym to 20% dodatkowe zobowiązanie podatkowe obowiązuje wyłącznie wtedy, kiedy po zakończeniu kontroli podatkowej lub po zakończeniu kontroli celno-skarbowej złożyliśmy korektę deklaracji i dodatkowy przepis, najpóźniej w dniu złożenia tej korekty wpłaciliśmy zaległość. Natomiast w przypadku, kiedy nieprawidłowość polegała na tym, że nie złożyliśmy deklaracji, no to musimy oczywiście złożyć deklarację i najpóźniej w tym dniu wpłacić kwotę zobowiązania podatkowego. I to będzie miało miejsce po zakończeniu kontroli podatkowej lub po zakończeniu kontroli celno-skarbowej. W takim przypadku będziemy płacili po 20% zaniżenia zobowiązania podatkowego. A co się stanie, jeżeli podatnik dokona korekty deklaracji jeszcze w trakcie kontroli celno-skarbowej? Wówczas to zobowiązanie dodatkowe wyniesie zaledwie 15%. Przypomnijmy jeszcze artykuł 62 ust. 4 ustawy o KAS. Kontrolowanemu przysługuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej. Tak, tutaj chodzi tylko o kontrolę celno-skarbową. Uprawnienie do skorygowania deklaracji w zakresie objętym tą kontrolą. Korekta deklaracji złożona po upływie tych 14 dni od momentu doręczenia upoważnienia, a przed zakończeniem kontroli nie wywołuje skutków prawnych. Po zakończeniu oczywiście znowu możemy składać korekty. Tak więc podsumowując, w przypadku, kiedy w złożonej deklaracji zaniżyliśmy nasze zobowiązanie podatkowe, tak mówiąc w skrócie, ale udało nam się skorygować tę deklarację w terminie 14 dni od dnia doręczenia nam upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej,
I najpóźniej w dniu złożenia tej korekty wpłaciliśmy zobowiązanie podatkowe. Wówczas to dodatkowe zobowiązanie podatkowe będzie wynosiło 15%, a nie 20%. Natomiast stawka 30% pozostaje bez zmian. No i największa sankcja nam grozi kiedy? Kiedy odliczyliśmy VAT z faktury wystawionej przez podmiot nieistniejący, stwierdzały te faktury czynności, które nie zostały wykonane, podają kwoty niezgodne z rzeczywistością albo potwierdzają wykonanie czynności nielegalnych. No to wtedy oczywiście wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego wynosi 100% i tutaj nic się nie zmieniło. Zmiana tego przepisu ma, jak łatwo się domyślić, zachęcić podatników do dokonywania korekty jeszcze w trakcie trwania kontroli. I to tyle, jeśli chodzi o część drugą. Zapraszam Cię do części trzeciej.